proszę księdza, ale to jest miska, w której w wielu domach podaje się psu wodę, a wy trzymaliście w niej ciało pańskie przykryte folią spożywczą. I nie przeszkadza naprawdę księdzu, że komunię rozdawali na miejscu świeccy? Że byli to ludzie ubrani jak na plażę, kobiety z takimi wielkimi dekoltami? Że trzymali naszego pana w skrzynkach na narzędzia też księdzu nie przeszkadza? W takich podłych namiotach? W odpowiedzi usłyszałem: nie, nie przeszkadza. Oraz to, że jestem wariatem, sekciarzem i piłsowcem. Było jeszcze kilka innych inwektyw, ale już nie słuchałem. Cóż, lepiej czasem być uznanym za wariata niż za durnia. Bo jak widać i koloratka w dzisiejszych czasach inteligencji nie dodaje. Zapraszam na coniedzielny komentarz o Kościele, ideach i sprawach wiary. Marek Miśko, czuwaj! W niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Jesteśmy ludźmi z dwóch najpodlejszych wieków w historii świata. A uważamy się za wszechwiedzących i najbardziej oświeconych. Nie macie takiego wrażenia? Ile razy słyszałem z ust niedouczonych propagandystów: ale średniowiecze. Miśko, jak ciebie się słucha albo czyta, to tak jakbym czytał jakiś pergamin, średniowieczny zwój. Człowiek, który kiedyś mi to powiedział w internecie, nie spodziewał się, że nie odbiorę tego jako afront, ale raczej jako coś na plus. Gdyby znał jakąkolwiek średniowieczną publikację, wiedziałby, ile w niej znajduje się mądrości. A to przecież ludzie naszej epoki, a nie ci ze średniowiecza palili innymi ludźmi w piecach. Idziemy w przepaść i sami wiążemy na siebie sznur, a gęby w sposób wybitny mamy pełne nieprawdy i frazesów. Ochronę odnajdujemy w swojej pysze i głupocie, a nie w Bogu i w tym, co od zawsze wykładał nam do wierzenia Kościół katolicki. Budujemy wygodne wyobrażenia o rzeczywistości, a głównym punktem odniesienia podczas stawiania tej szpetnej atrapy, w której zaczęliśmy się urządzać, a nazywamy ją życiem, jest jedna z durniejszych zasad współczesności, która wyczula na to, żeby nikt nie poczuł się urażony, a już broń Boże, wykluczony w żaden sposób. Nie ma znaczenia, czy łamiesz boskie przykazania, czy zuchwale chełpisz się grzechem i bierzesz go na sztandar. Znajdą się ludzie niestety również w Kościele, którzy będą ci w tym grzechu towarzyszyć. Obserwujesz to, co działo się na organizowanych przez współczesną kościelną hierarchię Światowych Dniach Młodzieży. Ponoć było tam 1,5 miliona ludzi. Widzisz ogrom nadużyć i profanacji. Domagasz się szacunku i to przecież nie wobec siebie i tego, co masz do powiedzenia, ale wobec swojego Stwórcy i tego, czego Kościół nauczał cię od zawsze. Mówisz, że nie ma twojej zgody na zamykanie Pana Jezusa w skrzynkach na narzędzia. Nazywają cię sekciarzem. Oburzasz się w świętym gniewie, żądając, aby nie udzielano komunii z podłych porcelitowych misek, które można kupić na bazarze za 5 złotych, to stajesz się ciemniakiem, który nie bywa w wielkim świecie i w ogóle nie wiesz, że tak jest wszędzie i od zawsze. A poza tym słyszę z drugiej strony zdanie podane mi za argument, że Pan Jezus nas kocha i na pewno nie czuje się urażony, bo widzi przecież jednocześnie tak wiele pięknej młodzieży. Protestujesz, żeby komunii nie udzielały osoby świeckie, a już na pewno, jeżeli na miejscu jest 15 000 księży, szafarzy Chrystusa, i zamiast zrozumienia i aprobaty otrzymujesz ciosy. I nie są to ciosy od ateistów, pogan, posłów lewicy, antyklerykałów czy dziennikarzy tygodnika, nie. Pierwszymi, którzy cię wyśmiewają, obrażają, którzy szydzą z ciebie, z twoich obaw, twojej wrażliwości, lex credendi, są coraz liczniejsi w swej masie nowocześni kapłani i równający im poziomem świeccy dziennikarze, no, z katolickich niegdyś gazet, mediów. Osobiście mam już dość księży luzaków, którzy są naszymi kumplami. Którzy twierdzą wbrew widocznym już przecież marnym owocom wiosny Kościoła, że im bardziej będą upodabniali się do świeckich, tym bardziej będą zdobywali posłuch u współczesnej młodzieży. To są klauni, którzy myślą, że gdy będą tańczyć, śpiewać, puszczać techno, to wzbudzą szacunek do Chrystusa i wygrają z miliardami dolarów czy też szekli wydawanymi na pranie mózgów młodzieży przed Netflixa czy TikToka. Ten ksiądz DJ na Światowych Dniach Młodzieży, który stojąc w polowym prezbiterium kilka metrów od stołu ołtarzowego, na którym będzie składana ofiara, jest, wydawałoby się, wyraźnym symbolem tej degrengolady. Zobaczcie,
Tutaj widzimy tego księdza, który na 2 godziny przed rozpoczęciem mszy świętej Novus Ordo na Światowych Dniach Młodzieży wybudza młodzież z letargu, z snu i zachowuje się tak. A tutaj ten sam ksiądz DJ, znany z tego, że lubi podidżejować na innych imprezach. Zobaczcie, jak wyglądała taka impreza. W co są ci ludzie przebrani? Impreza Halloween z udziałem katolickiego księdza. Nie przyszedł tam, żeby odciągać dzieciaki od demonów, od diabła, od szatana. Nie mówił im, że ryzykowna jest taka zabawa. Przyszedł tam im zagrać muzykę. Na Allegro można kupić kamienie młyńskie. Na polskim Allegro cena waha się pomiędzy 30 a 120 zł. Odebrać tylko proszę księdza można osobiście. Oczywiście w obronie takiej impertynencji stanęli wyznawcy luźnego kościoła pod wezwaniem świętego spokoju. To nie było bezpośrednio przed mszą, broniła sytuacji jedna z dziennikarek gościa niedzielnego, Agnieszka Huf, kiedy katolicki bloger Dawid Mysior wyraził się dosyć krytycznie na temat tego, co było zawarte w tym filmie ukazującym księdza DJ-a. Napisała dalej, to było o 7 rano, a msza została zaplanowana na godzinę 9. A, no to pani Agnieszko, bardzo panią przepraszam. Przepraszamy, jeżeli dziewczyna wśród biskupów w prezbiterium do muzyki papy Giulierme robiła to nie podczas prefacji, tylko na 2 godziny przed mszą w miejscu, gdzie ma być sprawowana ofiara, to wszystko jest w porządku. I mamy milczeć. W takim razie nie było profanacji. To było rano. Taka forma pobudki dla młodzieży kontynuowała swą tyradę w internecie dziennikarka. Już nie będę się wyzłośliwiał, jak pięknie można po katolicku zacząć poranek, pani redaktor. Jak zachęcić młodych? Sam mam 4 dzieci. Jak zachęcić do tego, aby wznosiły się ponad współczesność, chociaż na chwilę w tym jazgocie? Nie infekować ich tym, co mają na co dzień, ale dać odrobinę spokoju potrzebnego do medytacji. Może właśnie wśród szumu tych fal oceanu, nad którym miało to wszystko miejsce. Może zaśpiewać wspólnie pieśni sławiące Boga i to, że pozwolił nam się obudzić. Że mogliśmy dożyć kolejnego dnia, abyśmy co? Mogli go sławić. Bo na tym polega nasze życie i po to jesteśmy. Po nic innego. Bóg stworzył człowieka po to, aby ten go chwalił. A wracając do tych nieszczęśników, którzy zapominają, że są kapłanami. W większości przypadków, a znam ich wielu, nie chodzi tu wcale o poszukiwanie drogi do Chrystusa. Moja żona to świetnie wskazała. Chodzi o kryzys wieku średniego, który również przeżywają kapłani, bo są, uwaga, mężczyznami. Jeden z drugim zamiast modlić się brewiarzem natomiast zakłada krótkie portki i udaje nastolatka, witając się z ministrantami w zakrystii rzuconym na prędce ją. Całą uwagę skupiają wtedy na sobie, a nie na Bogu i tym, do czego zostali powołani. A do czego zostali powołani? Do organizowania zbiórek pieniężnych? Do pomocy humanitarnej? Do czego został powołany kapłan? Jakie to jest powołanie? Do pilnowania młodzieży? Kapłan jest powołany do składania ofiary. To jest wasze główne zadanie i cel życia kapłańskiego. Natomiast słyszę co jakiś czas, Marek, nie za ostro. Trzeba spokojnie. Iść tłumaczyć. Od 20 ponad lat nic nie robimy, tylko chodzimy i tłumaczymy. Na spokojnie. A im bardziej spokojnie, tym jest gorzej. Tym mniej nas poważają. Możesz pisać listy do biskupów, nie tylko nie odpiszą oficjałki. W ogóle nie odpowiedzą. Jak pewna wspólnota na Młocinach napisała do swojego biskupa, że chce nadal mieć mszę w rycie trydenckim i bardzo proszą, aby ekscelencja znalazł dla nich czas i się z nimi spotkał. Nie było odpowiedzi tak ani nie. Nie było żadnej odpowiedzi. O ukrywaniu pedofilii też mówili. Nie za głośno, bo ludzie się dowiedzą i odejdą z kościoła. Trzeba załatwić to wewnętrznie, panie Marku. O lawendowej mafii nie za często, bo każdy ma prawo przecież kochać, a nie nam oceniać. Nie wolno też mówić o pustych seminariach, wcale, bo biskup będzie smutny, bo to by oznaczało, że na jego terytorium, w jego diecezji niewiele w tej kwestii się dzieje. O aferach finansowych możesz mówić od czasu do czasu, ale proszę zaznaczać, że wszystko się oczyściło i jest już pod kontrolą. O układach z politykami w żaden sposób, bo wierni nie zrozumieją, że biskup z Gdańska musi utrzymywać dobre relacje z postkomunistami. Jacy wierni? To jest podstawowe pytanie. Tak ciężko przez was katechizowani?
przez dziennikarzy katolickich i księży modernistów? Ci wierni z tego badania przeprowadzonego w 2015 roku? Zobaczcie na owoce waszej działalności i waszej publicystyki w liczbach, może tym byście się pochwalili. Niezachwianą wiarę w Boga deklaruje niespełna 3/5 dorosłych Polaków, 56%. Mówiono, że 90%. Szybko się czas zmienia. Tylko nieco ponad 1/3 respondentów, 36%, jest przekonana, że po śmierci, w zależności od naszego postępowania na ziemi, trafimy do nieba, piekła lub czyśćca. Mówiono nam, że 90% Polaków jest katolikami. Nagle okazuje się, że nie 90, tylko nieco ponad 50. A spośród tych 50, 1/3 wierzy, że może trafić do nieba, piekła lub czyśćca po śmierci. Podstawowy dogmat wiary katolickiej. Idźmy dalej. Znaczna część badanych, 31% ogółu, wierzy wprawdzie, że śmierć jest końcem, ale nie wie, co po niej nastąpi. Mówimy cały czas o badanych katolikach. Mimo iż spora grupa ankietowanych nie ma jednoznacznych przekonań dotyczących tego, co dzieje się z nami po śmierci, większość nie zaprzecza istnieniu zbawienia. Tylko 15% badanych zupełnie nie wierzy w nowe życie po śmierci, a 12% ma w tej kwestii wątpliwości. Co pokazuje badanie dalej? Otóż uważanie się za wierzącego, a nawet regularne uczestnictwo w praktykach religijnych często nie oznacza akceptacji wielu podstawowych prawd wiary katolicyzmu, a ponadto nierzadko wiąże się z uznawaniem przekonań niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego. Dla przykładu, w piekło wierzy 56% badanych katolików. Za to wiarę w przeznaczenie, może fortunę, jak w czasach pogańskich, deklaruje 66% respondentów katolickich. To są wasze owoce. Kościoły wypełnione ludźmi, którzy w swej masie nie znają podstaw swojej wiary, jak sól zwietrzała. Zagłaskiwanie katolicyzmu na śmierć, aby był miły i pluszowy, a nie prawdziwy i trwały, i to są wasze efekty. Nie, nie wystarczy być, panie redaktor, nie wystarczy być, drogi księże, dobrym człowiekiem. Prawda jest taka, że współczesność w porównaniu z wielkością wieków minionych jest nieporównywalna. W średniowieczu to możemy sznurówki wiązać. To, co dzisiaj określa współczesność, to nieustanne ja. Niech pytają, jak ja się z tym czuję, co ja o tym myślę. Niech na mnie skupią swoją uwagę, żeby mi było przyjemnie, żebym ja był bezpieczny, żeby moje wyobrażenie świata było uznane za słuszne, żeby ksiądz był skierowany w moją stronę, żeby spełniał moje oczekiwania. Widzę, że wcale nie trzeba być satanistą, aby nim być. Tak, satanistą. Ja to przecież nic innego jak czysty satanizm. Okazuje się, że satanista to nie dorosły chłop, który przebiera się za kozła na scenie razem z kumplami, ale ten, kto w miejsce Boga wstawia człowieka. Kult człowieka i tchórzostwo uważane za miłość. Usta pełne gadania o braterstwie i miłosierdziu, zapominając, że miłosierdzie jest warunkowe. Człowiek, aby na miłosierdzie zasłużył, jak zły łotr, musi wyrazić skruchę, odpokutować, żałować, naprawić błędy. Pan Jezus nie towarzyszył złemu na krzyżu. Potępił go od razu. Zbawił jednego. Tego, który wyznał grzechy. Konfiteor. Ale to się przecież nie mieści w strefie komfortu, prawda? W strefie komfortu pluszowego kościoła świętego spokoju. Idźmy więc każdy swoją drogą. I w końcu poznamy prawdę. Niestety trzeba też dodać, że największymi wrogami cywilizacji chrześcijańskiej, kościoła i katolicyzmu są ci, którzy uważają się za członków kościoła. Przywoływane przed chwilą badanie jest porażające, a moje rozmowy, które prowadziłem ostatnio z kilkoma osobami w internecie, nie pozostawiają wiele złudzeń. Cała masa ludzi myśli, że jest katolikami, a wyznają zupełnie coś odwrotnego. I nie chodzi tutaj tylko o nową czy starą mszę. Msza to jest szczyt wszystkiego. Chodzi o zdrową naukę, której tam po prostu nie ma. Kościół pod wezwaniem świętego spokoju, na wzgórzu naszych wyobrażeń, przy ulicy Fajnego Człowieka. To jest wasza propozycja, z której nie skorzystam. Nigdy. Ze względu na dwie sprawy. Miłość do Boga i strach przed Jego gniewem. Na odchodne w niedzielę. Co więc robić? Wytrwać za wszelką cenę. Wytrwać w kościele, który ma 2000 lat, a nie, jak wydawałoby się niektórym, 70. Dla nich każdy papież poniżej Jana Pawła II to jest jakaś archeologia, prehistoria.
nie czytać Pisma Świętego bez katolickiego komentarza. Nie szafować zdaniami z pisma na lewo i prawo, bo tak nam się wydaje. W końcu, co niektórych może obrazić, a o czym na przykład zapomnieli Dominikanie, szczekać jak psy w obronie swojego pana, gdy ten jest atakowany. Ja na przykład tak wyobrażam sobie swoją rolę. Dominikanie, pamiętacie jeszcze? Dominicanes. Psy Boga. Przyznawajcie się też publicznie do wiary, nie rezygnujcie z zapału i ciętego języka. Oni by chcieli, żebyśmy stracili zęby. Dla nich, jak napisał niedawno pewien ksiądz, jest jak z prawem Ohma. Im większa siła argumentów, oczywiście tych kościelnych, tym większy opór przed nimi. Zobaczycie, że nasza publiczna katolicka postawa doda odwagi księżom, którzy widzą niszczenie kościoła, ale z lęku przed przełożonymi, ze względu na korporacjonizm, głosu zabierać nie chcą. Zobaczycie, że przyjdzie też czas, że skruszą się serca biskupów, którzy w wielu przypadkach albo zbyt często milczą, albo za dużo mówią, a często po prostu ich nie ma i się boją. A jeżeli chcesz wesprzeć moją działalność i pomóc w rozwinięciu kanału tak, aby treści pojawiające się na nim były dostępne regularnie, możesz postawić mi kawę lub zostać patronem na Zrzutce. Szczegóły w opisie. Bóg z tobą. Marek Miśko, czuwaj!